Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli przedostatni już mecz sezonu zasadniczego. Będzie to mecz z obecnymi mistrzami, czyli z Denver Nuggets. Potem oczywiście jeszcze też będzie mecz z Pistons. I dopiero teraz w sumie zauważyłem, nie zauważyłem tego w poprzednim odcinku, a zauważyłem to dopiero teraz, że wróciliśmy na pierwsze miejsce w konferencji. A więc ponownie wystarczy, no wydaje mi się, że z Pistons powinniśmy wygrać. Z Pistons powinniśmy wygrać, z Nuggets może być ciężej. Dlatego jeśli wygramy z Nuggets i z Pistons oczywiście potem wygramy, no to możemy przystępować do playoffs jako nie tylko first seed zachodu, ale też jako zespół z najlepszym rekordem. Więc to byłoby naprawdę coś niesamowitego, jeśli by się to wydarzyło. Mamy też dzisiaj quest do zrobienia, pojawił się tutaj quest. To jest quest NBA Record Top 10 Single Season Assists. Enter the Top 10 of Single Season Assists List. To oczywiście wiemy, że mieliśmy taką okazję, można powiedzieć, że mamy taką okazję. Jak tutaj widać, w single season mamy tych asyst obecnie 984 i trzeba tutaj mieć tych asyst 8, żeby pobić ten wynik Kevina Johnsona. 7 na remis, 8 na pobicie tego jego wyniku. Myślę, że damy radę to zrobić dzisiaj, myślę, że damy radę to pobić, a myślę, że w meczu Pistons damy radę też przekroczyć 1000 asyst w tym sezonie i 1000 też oczywiście asyst w karierze, więc tak to będzie wyglądało i będziemy mogli powoli przechodzić do tego meczu. Jesteśmy gotowi, a więc możemy przechodzić do spotkania z Denver Nuggets. No i pora wejść do top 10 najwięcej asyst w jednym sezonie. Ostatni mecz, który graliśmy z Denver, mam wrażenie, że wygraliśmy, dlatego zobaczymy, czy ten mecz też damy radę wygrać, choć czegoś tam nie brakowało czasem? Nie pamiętam, a będę tak szczerym dokładnie, jak to wyglądało. No już mniejsza o ten mecz, ważne, żeby się skupić na tym spotkaniu, czyli na tym meczu, ostatnim naszym spotkaniu z Denver w tym sezonie zasadniczym. I też właśnie tak już mówiłem, przedostatni mecz tego ogólnie sezonu i zaczynamy. Nikola Jokić wygrywa tip-off, więc Nuggets zaczynają. W poprzednim odcinku pobiliśmy rekord najwięcej punktów zdobytych przez rookiego w jednym sezonie, a dzisiaj dam radę, no myślę, że powinniśmy to dać radę bez problemu zrobić, wejść do top 10 asysty w jednym sezonie. Jamal Murray, Michael Porter, nie będzie wyrzucał, Nikola Jokić i Keldon Johnson. Nikola Jokić nie trafia, czułem, że to nie trafi, bo to przynajmniej tak, była na pewno szansa, wiadomo, że to trafi, ale po prostu myślałem, że może nie trafi, bo nie jest tak pod korzem blisko, dlatego myślałem, że może to nie trafi, dlatego się tutaj ustawimy lepiej. Dajmy Vassell pod kosz. Dobrze, miałem mówić, że bez faulu to ciężko to będzie wykończyć, ale udało się wymusić tak na ostatnią chwilę, wydaje się, ten faul. Dobrze, to sobie jest dla Devina, więc będzie mi tutaj pierwsze punkty w tym meczu. Na razie jednak nie, na razie jednak nie. Dopiero teraz mam nadzieję, że Devin da radę trafić. I teraz tak, Devin trafia, więc mamy pierwszy rzut w tym meczu i pierwsze punkty ogólnie w tym meczu zdobyte. Michael Porter ma za dużo miejsca wolnego. Taki shooter jak Michael Porter, jak ma tyle miejsca, to mogą być kłopoty. Jamal Murray, myślałem, że mnie to troszeczkę tak jakby zostawi, można powiedzieć, ale jednak poszedł ze mną. Jeremy Sochan, pierwsza asysta. Ta piłka przeciała, bo zaraz jakby siatkę dotknęła, tak to wygląda. Tak, ta piłka, no to było naprawdę ryzykowne bardzo, bo to było bardzo blisko, jakby nasz zawodnik. No dosłownie centymetry i by nasz zawodnik przy tej próbie alley-oopa uderzyłby w obręcz i by to nic jakby nie było. No, ale pierwsza asysta jest, więc zaczynamy naszą malutką taką drogę, można powiedzieć. Wiktor kontra Nikola Jokić. No, to będzie ciekawy matchup. Jokić przegra ten pierwszy matchup. Alley-oop, aj. Kentavious Caldwell-Pope. Czułem, że może próbować przeszkodzić, bo był tam pod koszem, ale myślałem, że jednak uda się to w miarę zrobić jakby bez jego przeszkodzenia. Teraz na przykład Sochana wątpię, że trafi. I tak jest, Jeremy dobrze to wybronił. Piłka do nas, punkty pierwsze nasze będą. Tak, łatwo zdobywam tutaj pierwsze punkty, pierwsze dwa punkty w tym meczu nasze. Jamal Murray uciekł mi daleko, naprawdę, ale Wemby go blokuje. Wemby go blokuje.
To się nie uda niestety. To było chyba za późno. Tak, slightly late. To czułem, że za późno wypuściłem, a nie za wcześnie. Joki nam rzeźko słuchana, to nie są dobre wieści. Oby to, lepiej, żeby to Joki nie wykorzystał dla nas. Powinien to wykorzystać, ale na razie nie wykorzystuje tego. Teraz jednak, a jednak było jeszcze blisko i trafił. Wydawało się, że ta piłka może mu wypaść i Jeremy ją może złapać, ale jeszcze ją dał radę jakoś złapać ostatecznie, więc trafił tutaj Nikola Jokić. Wykończymy to. Udało się tutaj wejść, można tak powiedzieć, przed już Jamala, więc tutaj daliśmy radę to wykończyć. Foul Richin pewnie, tak, Richin foul Jeremiego. Aaron Gordon przeciwko Jeremiego, teraz Jokić przy piłce. Jokić oddaje do Kentaviusa Caldwella Pope'a. Były gracz Lakers, teraz tutaj będzie prawie jakoś wchodzi pod kosz. Oddaje, Aaron Gordon rzuca, Aaron Gordon nie trafia bez zaskoczenia. Mamy drugą zbiórkę naszą w tym meczu. Wiktor Wembanyama, do niego piłka. Wiktor jakaś trójka. Myślałem, że rzuci, bo on lubi takie trójki rzucić. Myślałem, że to zrobi, ale nie robię na tego. To jest trójka nieudana. Wydawało się, że będzie tam w miarę dobre miejsce, ale jak tylko zauważyłem, jak rzucałem ile będzie miejsca, to już troszkę właśnie wiedziałem, że to jest, to pewnie nie uda się po prostu. Aaron Gordon, teraz ja go muszę tutaj kryć. Jak będzie właśnie wchodził pod kosz, za dużych szans przy nim nie mam. Ten faul nie był zły, bo jakby ten faul to pewnie by trafił, a tak to... No kto wie, może z jeden przynajmniej nie trafi ten rzut. Pierwszy celny jest rzut osobisty, zobaczymy, czy drugi też będzie. I drugi nie trafi, więc jednak po części może powiedzieć, że się to opłaciło. Devin, piłka do nas, Jamal Murray nie zatrzyma nas tutaj, a tak, miałem mówić, że nie sfauluje, ale niestety tutaj nie sfaulował, ale zatrzymał. Nikola Jokić do Jamala. Jokić, on się właśnie nie boi rzucić takiej trójki. Jeremy Sohan zbiera. Czeka piłka tutaj do Keldona, który może zaatakować. Oj, jak strasznie to jest, strasznie łatwe i taka, no, bardzo prosta i głupia strata, naprawdę. Takie straty to troszeczkę bolą, jak widzi się, że tak łatwo można oddać piłkę rywalowi. Po prostu wystarczy wyjść tam nogą za linię, co wydawało się, że tam jakby nie grozi to, żeby tam właśnie Keldon wyszedł za linię, a jednak niestety zrobił ten jeden krok za dużo w tył. Jamal mi tutaj uciekł zdecydowanie, no jeszcze tutaj Aaron Gordon, naprawdę te ich screeny były tutaj kapitalne. Jeremy Sohan, do niego podanie, Jeremy Sohan nie kończy niestety na przykład Aarona Gordona. Murray nie będzie próbował, za to Michael spróbuje. Michael się nie myli. To jest właśnie problem z tym Jamalem i Michaelem. Oni jak mają miejsca, to oni się rzadko będą mylić. Tak jakby Sohan właśnie jeszcze do Jokicia możemy podać. Do Jokicia, to Wembanyamy. Devin spróbuje i Devin się nie myli. Trójka od Devina. Potrzebna nam bardzo trójka. I ona wpada od Devina Vassella. Jamal mnie znowu tutaj zostawił. Nie trafia. Udało się tutaj, że unikliśmy tej właśnie tego. Ale teraz piłka prosto w ręce Jamala. Wydawało mi się naprawdę, że ta piłka nie będzie niecelna jakby tutaj. Jamal jeszcze do tyłu. Nie będzie jednak rzucał. Jokić rzuca. Jokić się nie myli. Jokić tutaj, czy go wybroni dobrze? Nie wybronił za dobrze, Wemby rzucił. Niestety Wemby nie trafił. Kolejna trójka nie wpada. Tym między innymi z OKC wygrywaliśmy, tym ile mieliśmy więcej trójek celnych. Jokić jest Sohan z zbiórką. Tutaj właśnie niestety to jak na razie, dopiero na początku wiadomo, ale na początku to oni mają więcej tych celnych trójek. To musi być trójka, nie wiem, jednak udało się dobrze. Bałem się, bo wypuściłem tak, wydaje mi się, że tak leciutko przed tym zielonym, ale gra mi, można powiedzieć, że poszczęściło się mi i gra mi tutaj pomogła troszeczkę tym, że to wpadło.
Uwaga, na Michaela tutaj, bo jak jest wolny, to on się nie boi właśnie i od razu próbuje. Kentavious Caldwell-Pope. Uwaga, ma się na Michaela, który zrobił sobie to miejsce, ale i tak teraz jeszcze wchodzi pod kosz. Keldon Johnson przy nim, ależ... Nie wiem, bo takie dziecinne proste dla Michaela. Jakby Keldon w ogóle się poddał przy próbie bronienia, no tak to niestety wyglądało. Vassell ma miejsce, Vassell próbuje, Vassell się myli. To podanie by tak było pół sekundy wcześniej, by podany i ten rzut wcześniej pół sekundy wypuszczony, to myślę, że to się by mogło udać. Ponownie Jokic znajduje się w mismatchupie, nie możemy na to pozwalać. Nie trafia jednak. Chyba nie ma, to będą punkty, chyba muszą być, właśnie. Jak ma tyle miejsca Wiktor z pół dystansu, to powinien sobie bez problemu trafić i trafia. Mamy drugą naszą asystę. Nikola Jokic. Michael Porter pod kosz. Ewidentny faul, tam widać było, jak go łapał Keldon. Bardzo tutaj osobisty, który powinien obydwa trafić, myślę. Ja teraz sobie siadam na ławce. Wracam do gry i jest 30-27 dla nas, więc mamy cały czas prowadzenie. Wracam do gry. Reggie Jackson mnie teraz kryje. To jest potencjalny post-up, myślę. I uda się to trafić, bo widziałem, że trafiłem w zielone. I to pada właśnie. Nie był to łatwy post-up, bo stawiał mi się tej Reggie. I musiałem po części już tak wyrzucać, bo wiedziałem, że za chwilę może być free second violation. Ale udało się to trafić. Za łatwo, za łatwo. Za łatwo zdecydowanie Jokic zdobywa te punkty sobie. Collins, on tylko właśnie nie wchodził pod kosz, uciekał bardziej, nie próbował tak wchodzić pod kosz. Christian Brown nie trafia, mamy zbiórkę. Podanie do Reggie'ego naprzód. Reggie podanie do mnie, tutaj Mick właśnie chyba nie przeszkodzi. Myślałem, że Reggie może będzie chciał mi pod koszem próbować przeszkadzać. Jakby może i Reggie i Christian Brown próbowaliby mnie wybronić, to może i by mi się tutaj udało. Christian Brown, drugoroczny, jeśli już pamiętam, chyba, bo on właśnie teraz ma drugi sezon. Zeke Nanji spróbuje. Zeke Nanji się myli, a my mamy czwartą zbiórkę. Ponownie znajdujemy się w tym najlepszym miejscu, jak dobrze przewidujemy to, gdzie ta piłka może spaść. Reggie ma miejsce właśnie i próbuje i trafia. Pięknie, trójka od Reggie'ego, 37-29. Musimy tutaj tymi trójkami atakować, bo wiemy dobrze, że jak się rozkręcimy, to te trójki naprawdę wpadają jedna za drugą. Ogólnie mam dobry zespół pod względem właśnie trójek. Jokic i Collins. Fade away. Zeke Nanji spróbuje. Wątpię, że to jest dobra próba. Właśnie. To było dość dziwne, że spróbował taki rzut. Ale jup, no i tym razem się uda. Pięknie. Trzecia asysta jest. Najgorzej właśnie, nie ukrywam się, nie lubię zbytnie taki właśnie, jak na przednie. Mam tyle mieć asyst, bo jakoś po prostu to nie wychodzi mi naturalnie. Jak wiem, że przednie muszę mieć tyle asyst, jakoś nigdy się nie czuję tak dobrze, żebym grał tak. No ale w miarę mamy, no dobrą jakby drogę na to. Wydaje się, no my zwykle to 10 asyst spokojnie robimy na mecz, więc jakoś się nie obawiam o to. Bo to naturalnie powinno przyjść. Jokic ponownie trzeba uważać tutaj, bo on może podawać, nie podaje jednak. Jokic dziwne, że nie wykorzystuje, właśnie, że tam są zawodnicy wolni. Pora na post-up. To był dobry ruch, ale nie uda się tego wykończyć. Wydawało mi się, to jedno wypchanie takiego było dobre bardzo i wydawało mi się, przez to będę miał miejsce na to, żeby trafić. Jednak nie. Peyton Watson, Reggie Jackson. Reggie Jackson podaje do Christiana Browna. Brown i Keldon. Keldon powinien sobie z nim poradzić, on będzie już musiał podawać. Reggie teraz. Ogólnie ten zespół jakby oprócz Jokicia nie jest za mocny teraz na parkiecie. Ci tutaj są, ale Zeke jest sfaulowany. Zignanji trafia tutaj też.
Wembanyama ma dużo miejsca, ale się myli. Jamal Murray z piłką przeciwko Treya Jonesa. Pytanie do Aarona Gordona. Aaron Gordon i Keldon Johnson. To jest jakby taki mismatch-up. Zig Nanji. Aaron Gordon. Ktoś będzie musiał się decydować jakby. Aaron Gordon trójka, to może nie wpaść. Właśnie. To jest dobry, niedobry, znaczy, a nie, dobry jest, udało się to. Miałem mówić, że to nie jest dobry pomysł, jak zobaczyłem, że nie ma faulu, bo jak na to było troszeczkę tak jakby wejście pod kosz, próba wymuszenia faulu, coś w tym stylu, ale jednak nie zrobiłem tego faulu, więc już byłem przekonany, że tego nie trafi, a jakoś to wpadło. Mam 13 punkt zdobyty. Darren Gordon, no a przeciwko Treya Jonesa, ale nie trafia, choć zbiera i teraz trafi. Szkoda, dać mu tutaj zebrać potem. Treya Jonesa zagra jako point guard. Nie możemy do jakiegoś screena może potencjalnie zrobić, jakby chciał. Keldon Johnson. Piękny, ale już pięknie udało się to zrobić. Jedyne, czego się obawiam, to Jokicia, ale Jokic właśnie powiem tak, jakoś skocznie można powiedzieć, że nie jest zbytnio. Też jakby tutaj uciekł troszeczkę z tego miejsca, więc to się udało wszystko perfekcyjnie zrobić. Mamy alley-oop wykończony. Jamal Murray będzie oddał piłkę jednak, KCP przy piłce. Coś mu będzie musiał na pewno tutaj zrobić screena, będzie to Zig Nanji. Wchodzi pod kosz, Zig Nanji. Nie kończy tego Zig. Keldon Johnson. Trójka. To wpada. Nie wpada. Ajajaj. Bowiem tak, gram jakby oddała. Raz nie powinien trafić, a wpadło. Teraz powinien trafić i może pewnie wpadło, więc jakby jestem wyrównany, może powiedzieć, z grą w tym momencie. Jamal Murray. Gordon. Nie trafia. Jokic jednak zbierze. Jokic tu trafi. Jamal Murray zostawiam tutaj w tyle. Dobra, piłka do nas, świetnie podana tutaj przez Treya Jonesa, to było do nas. Mamy punkty, timeout Nuggets biorą, mamy 10 punktów przewagi na obecną chwilę. Jamal Murray będzie tutaj próbował używać screenu. Utah Watanabe, zapomniałem, bo on tutaj właśnie jest, zapomniałem. Musieli zrobić no to właśnie wymianę z Phoenix, choć zapomniałem, tutaj właśnie jest. Cały czas nie wiem, jak mogli zrobić potencjalnie wymianę, bo jak tak sobie patrzę, to kto może tutaj brakować? Nie wiem, na przykład DeAndre Jordan może? Bo ja go nie wiem, czy widziałem. KCP pod kosz, KCP nie trafia. Wembanyama próbuje i Wembanyama się myli akurat tym razem. Jak właśnie jak sobie myślę o tych Denverach, to nie wiem, kogo mi tutaj brakuje. Potencjalnie DeAndre Jordan, może właśnie, jak tak naprzód nie widziałem. KCP dobrał tutaj screena. Jamal Murray próbuje to wykończyć, nie udało mu się jednak. Wembanyama zbiera. Keldon Johnson. Wembanyama. Screen od Pombiego. Demi Vassell podaje do Wiktora. Oddanie. Jeszcze właśnie próbujemy jakkolwiek to zrobić. Demi będzie już musiał rzucać. To jest offensive free second violation moje. Myślałem, że tam przez chwilę wyszedłem, a widocznie cały czas się utrzymywałem tam, więc no nic. Mój turnover niestety. Cała już minuta do końca. Michael Porter rzuca fadeawaya, którego nie trafia. Wembanyama zbiera. Myślę, że możemy poczekać tutaj, możemy to mądrze rozegrać. Chciałem mieć ostatnie posiadanie, żeby była duża szansa, że będziemy mieli ostatnie posiadanie. Zawsze nie, gdzieś teraz możemy potencjalnie zaatakować kosz. Wiktor Wembanyama, ale do niego i bez problemu tutaj trafia.
ale mam też przy okazji kolejną już asystę w tej drugiej połowie. Ten rekord powinien być, może nie rekord żaden znaczy, w sumie tylko ten wynik Kevina Jonesa powinien być pobity. Uwaga Michaela. Michael dość zadziwiający dla mnie, bym powiedział. Nie trafia ten rzut. Michael też mnie będzie teraz krył. Nie ma miejsca tutaj, więc ten rzut pewnie się nie uda. Nie zauważyłem, teraz dopiero zauważyłem, że tego takeovera mogę sobie włączyć go sobie teraz, bo żeby fanów właśnie zdobyć, ale nie wiadomo, czy nie, czy bym po pierwszej połowie go nie stracił, więc wolałem sobie go i tak go włączyć, czy właśnie aby dodatkowo może mieć tutaj właśnie fanów. Koniec pierwszej połowy, 47-35, jest dobrze. Po pierwszej połowie wygląda to, abyśmy mieli ten mecz wygrać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. W drugiej połowie może się tutaj dużo zmienić. 4 asysty jak na razie, więc to wydaje się, że bez problemu damy radę to zrobić. Troszeczkę podkręcimy tempo, jeśli chodzi o asysty tej drugiej połowie i myślę, że pobijemy ten wynik Kevina Johnsona. Nuggets są na 5. miejscu i pewnie, choć nie wiem, tam w sumie taki sam rekord mam Pelicans, taki sam rekord mam Suns, zaraz za nimi są Clippers, więc tam jest dość równo i ta porażka może być dość ważna dla Nuggets, więc na pewno by nie chcieli przegrać, ale coraz bardziej wydaje się, że wygrałem jednak, że wygramy my, oczywiście, mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Chyba trafiliśmy tylko jedną trójkę, jak to ktoś przypomniał na szybko, to też przydałoby się zmienić, przydałoby się tam przynajmniej drugą trójkę trafić. I możemy zacząć drugą połowę. Zaczynamy od właśnie tutaj, tą drugą połowę od takeovera, więc warto byłoby od razu jakiś rzut spróbować tutaj trafić potencjalnie. Tylko właśnie musi mieć na pewno troszeczkę lepszego screena. Troszeczkę lepszy screen to wpadnie, tak, widać było po tym jak trafiłem oczywiście w zielone, że to na pewno wpadnie. Więc udało się tutaj trafić naszą trójkę, drugą trójkę i mamy 378. Może 400 przebijemy, ale i tak naprawdę jak na Rukiego to jest... To jest niesamowity wynik, bo mamy prawie ponad 100 więcej od w rzeczywistości rekordzisty Higana Mareya, więc no, my zniszczyliśmy akurat ten rekord. Więc jak na pierwszy sam to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Póki ten takeover jest też, możemy tutaj sprawdzić jakąś kolejną trójkę wrzucić potencjalnie i nie wpadnie tym razem jednak, ale jeszcze Gordon, nie Gordon, tylko Jokic się wybiera tutaj właśnie, Jokic niestety zbiera, więc będzie tutaj szans kolejnej, Jamal, zauważyłem go za późno, że dałem mu miejsce, niestety mnie tutaj skarcił za to, że mu dałem miejsce. Pomyślę, tutaj możemy jakąś szybką akcję zrobić, wstawić Jamala Mareya i tą trójkę nie trafić niestety. Jamal Murray ponownie próbuje, tym razem chyba nie trafi. Widać było po tym, jak to wypuścił. Wiktor Wembanyama i ta piąta asysta jest, więc coraz bliżej. 8, jeśli dobrze pamiętam, mamy mieć na pobicie tego rekordu chyba. Wynik, znaczy teraz mówię rekord, na pobicie tego wyniku. 7 jest na remis, jeśli dobrze pamiętam, a 8 na już... pobicia Kevina Johnsona, jeśli chodzi o jego wynik. Aaron Gordon nie trafia, było blisko, ale ta piłka ostatecznie wypadła z obręczy. Oj, to było kompletnie nieudane. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że to aż tak szybko. Ten pasek naprawdę szybko leciał. Bardzo szybko właśnie leciał. Widziałem, że mam miejsce, pomyślałem sobie, czemu nie spróbuję taką trójkę trafić, ale ten pas naprawdę szybko leciał i niestety nie trafiłem. Kentavious Caldwell-Pope. Pod kosz, przy nim jest Keldon Johnson, dobrze go broni, ale tutaj jeszcze KCP zbiera i potem Keldon mu zostawił to miejsce. Jeremy próbuje trójkę, chyba dzisiaj nie trafił. W ogóle też mam wrażenie, że nie próbował za dużo, ale tym razem nie trafia.
Trzeba uważać, by tam Devin i Jokic, to się, proszę, tutaj się kłopoty. A kłopoty będą Jamala, który nie trafi jednak. Myślałem, że na pewno to trafi. Źle tutaj zrobiłem kompletnie, jakoś nie wiem czemu. Myślałem, że nie będę o takiej otwartej drogi. Za to tak automatycznie myślałem, że na pewno będę podawał. Ale nad Jeremym Sochanem. Nie udało się akurat podać do niego celnie. Też out of bounds Michael Porter. O, taki sam bardzo prosty i bardzo głupi błąd jak Keldon Johnson, co był też w pierwszej połowie. Jeszcze pod kosz, faul i trafiamy, and one szansa. Myślałem, że Jokic mnie zablokuje pod kosz, tego się jedynie obawiałem, ale nikt mnie to nie zablokował, jedynie Jamal mnie jeszcze sfaulował, ponieważ trafiliśmy. And one niewykorzystane, ej, szkoda. Strasznie bardzo wąski był ten zielony, dość dziwnie wąski był ten zielony pasek, Wembanyama. Ale i do nas, no nie, nie uda się niestety, ale jeszcze nie mamy też piłki. Jamal Murray. Pod kosz, Jamal zablokowany. Piłka do nas. To musi być łatwy wsad dla nas i to... Nie wiem dlaczego, czego właśnie mój zawodnik jakby miał zwolnienie, jakby nie wiem, jakieś takie zwolniło, nie wiem, dużo bardziej zwolnił niż powinien. Normalnie wydaje się, że normalnie biegniemy, na pewno nikt nas dogoni, a nagle jakby NBA 2K musi jakieś włączyć spowolnienie tylko po to, żeby mnie tamten złapał, ale w sumie powiem tak. Może na lepiej wyszło, bo dwa punkty i tak mamy, może nie przez wsad, ale mamy dwa punkty, a przy okazji ma fał ten zawodnik Nuggets, więc nawet dla nich na gorzej wyszło, bym powiedział. Uwaga Michaela, wiedziałem, że to on się pojawi, dlatego tutaj wyszedłem do niego i to się ostatecznie dobrze udało, bo to jeszcze Jeremy dobrze tam za mnie jakby krył Murraya i to próba podania się nie udała. Out of bounds. I znowu Keldon, to był tak? To był znowu Keldon? Szkoda Keldon, prawie, że to popełnia ten błąd, bo też ja tam miałem trójkę do wyrzutu, która... Jakbym miał shot meter, może bym trafił, nie wiem. Już mniejsza o to, teraz się skupiałem dalej na tym meczu. Jak na razie nam idzie, większość tego meczu nam idzie bardzo dobrze. Murray. Jokic nie trafia, Wemby zbiera. Sochan, do niego szybka piłka. Oj, to jest źle wypuszczona trójka. Myślałem nad Wiktorem oryginalnie, żeby do niego podać, ale zobaczyłem, że tam mogę właśnie rzucić. Jokic trafia. 44 punkt dopiero dla Denver Nuggets. Widziałem, że Jamal był daleko, dlatego pomyślałem sobie, że zrobimy catch and shoota. Nieważne, czy do mnie przyjdzie, czy nie. Miałem od razu to w głowie, żeby zrobić catch and shoota i to była dobra decyzja tutaj. Jokic. Trafia. 16 punkt Jokic, ale skuteczność nie najlepsza, bo 41% jak na razie w tym meczu. Jeremy Sochan, ale jup się udał, super, jest 6 asysta. Następna wyrówna wynik Kevina Johnsona. To jest 990 asysta w karierze. Jokic ponownie trafi. Tak właśnie się dzieje tutaj. Jokic, już nie wiem, który punkt z rzędu. Szósty punkt z rzędu możliwe, że zdobywa dla Denver. Devin Vassell rzuca i nie trafia. Jamal próbuje, Jamal myli się, Gordon jednak zbiera i Gordon się też myli. Będzie jumble pomiędzy KCP a Vasselem. Szanse dość równe, podobny wzrost, wyskok pewnie zakładam, że też jakoś, nie wiem czy ktoś ma nad kimś jakąś znaczną przewagę. Piłka niestety dla Nuggets jednak.
Jokic i Wemby. Kto wygra tutaj? Nikt, bo podanie do Gordona, który tą trójkę nie trafia. Wemby zbiera. Wemby. Wemby też jeszcze trafił. Pięknie. Asysty nie mamy, ale i tak to jest naprawdę świetne, co zrobił. To jest naprawdę świetne, co zrobił. Jamal Murray. Jokic i Wemby. Czy podwójny screen jest potrzebny? Myślę, że podwójne znaczy krycie. Myślę, że nie było potrzebne. Bo po co Wemby jest podwójne krycie? Po co jest mu pomoc do Jokicia? Nie potrzebuje pomocy do Jokicia Wemby. Jak jest na przykład, nie wiem, Jeremy czy ktoś inny. Wszyscy inni oprócz Jokicia, bym powiedział. Mam teraz team takeover, więc my między innymi właśnie możemy rzucać tutaj trójki. One mogą wpadać, więc warto spróbować. Nie uda się, bo Jamal Murray tam między innymi był. Było tutaj kilku graczy blisko dość. Jamal próbuje, Jamal się nie myli. 10 punktów straty. Mam w tym momencie Denver Nuggets do nas. Wemby spróbuje. Myli się. A, myślałem, że zbiorę tutaj. Christian Brown zbiera. Myślałem, że Christian na pewno rzuci. KCP, faul mój. Też niestety shooting foul. Najgorsze to jest w tym wszystkim. Myślałem, że mu wybiję tą piłkę. Jak już widziałem, że tylko sfaulowałem, to liczyłem, że przynajmniej to jeszcze będzie reaching. Niestety on już był w tym shooting motion. Trey pod kosz. To jest trójka. To musi być trójka i to jest trójka. 30 punktów zdobyte. I to jest kolejna trójka przez naszego zawodnika trafiona w tym meczu. To jest już czwarta. Prób 12, więc skuteczność nie jakoś niesamowita, ale ważne, że wpadają te trójki. Jakieś tam przynajmniej wpadają. Ta Watanabe nie trafia. Zach Collins to będzie alley-oop i to będzie asysta numer 7. To jest wyrównanie tego wyniku Kevina Jonesa. Więc następna asysta daje nam 10 miejsce. Najwięcej asyst w jednym sezonie przez gracza. Będziemy na 10 miejscu. Uwaga Jamala, który wchodzi. Jeszcze podaje jednak do KCP. KCP tutaj trafia. Dunkton. Nie wiem, dziwne dla mnie szczerze, że to jest Dunkton. Jakby ja był na przykład, nie wiem, pod nim. Coś w tym stylu. Jakbym pod koszem i on żył Dunk, to rozumiem. Weźcie pod kosz, faul Kentaviusa. Pierwszy jego faul był chyba wtedy, jak próbowałem robić wsad i chyba wtedy był ten pierwszy, był znaczy ten, tak, to był wtedy ten pierwszy faul. 31 punkt zdobyty. I 32 też. W tym sezonie average'ujemy 34 około, 34-1 chyba dokładnie. Więc ta średnia pewno będzie podtrzymana po tym meczu. Nawet potencjalnie pójdzie troszeczkę, tak troszeczkę, może w górę pójdzie, no nie wiem. Peyton Watson, który rzuca, nie trafia. Ponownie nam zostawiamy miejsce, ponownie to wykorzystamy, to jest kolejna trójka. Będą nam zostawiać miejsce, to my będziemy to wykorzystywać. 381 trójka w karierze i w tym sezonie. Jamal do Zika, Zik trafi, nie, sfaulowany. To jest dobry faul Zaka Collinsa, zwłaszcza to jest jego pierwszy faul. Zik na Angie nie trafia, my schodzimy. Szkoda, miałem takeover'a i chciałem jakiegoś buzzerbitera może jeszcze trafić. Wracamy na jakieś 7 minut, 20 punktów przewagi. Wydaje się, że ta wygrana z Denver Nuggets, powoli trzeba już ją zapisywać tutaj. Spadną ten takeover, a my dalej musimy szukać tej asysty. Reggie Jackson tutaj będzie próbował rzucić. Próbuje, ma miejsce, ale nie ma tutaj celnego rzutu. Devin Vassell. A, jeszcze teraz przyjęcie piłki przez Reggie'ego. Teraz że Kentavious. Czemu Collins uciekł? Nie wiem, prawda? Nie rozumiem jakby tej logiki w tym. Idzie tutaj pod kosz zawodnik. Ewidentnie będzie niego podał. Jest za nim zaraz za Collins. Albo go sfaulować, albo go przyblokować, a on ucieka. To jest dziwne. Za Collins po rekord i za Collins. Nie rekord, znaczy mówię rekord. Po wyrównanie tego wyniku. Tak, mamy ten wyrównany wynik.
tutaj Kevina Johnsona, więc w pierwszym naszym sezonie w karierze już będziemy mieli ten sezon, no, pamiętliwy, bo to jest top 10, jesteśmy w top 10 najwięcej asyst w jednym sezonie. Jokić trafia trójkę. Sześć minut do końca. Cały czas jest tutaj komfortowa przewaga dla nas. Cały czas nie ma o czym się zbyt tutaj martwić. To może być kolejna trójka, ale Reggie mnie dobrze broni. Szkoda, nie udało się na nim tutaj faul wymusić potencjalnego, tak jak rzucaliśmy. Kentavious próbuje. Kentavious trafia. Ważna trójka dla Denver, jeśli jeszcze, no, na pewno myślą jeszcze, że mogą tutaj wrócić. Do Devina powinna tam pójść piłka, ale to nic. Dobra, jeszcze teraz Devin, tutaj nie Devin, znaczy tylko Zach. Coś tutaj duża presja, jak można powiedzieć, robią. Devin powinien rzucać, nie będzie rzucał, Reggie próbuje, jednak Devin będzie już musiał. I Devin nie trafia tą wymuszoną trójkę. Dobra, tutaj defensywa w wykonaniu Denver Nuggets. Kentavious pod kosz, Kentavious nie trafia, Jeremy zbiera. Reggie Bullock. Za koń, za przekłoń Jokicia. Coś się, że tak to się może skończyć. 5 minut do końca i Denver przy piłce. Christian Brown to będzie trójka? Tak, to będzie trójka. Niepotrzebnie to zrobiłem. Niepotrzebnie to zrobiłem. Spurs biorą timeout. My bierzemy tutaj właśnie timeouta. 4 minuty 52 sekundy do końca. No i ta przewaga już nie wygląda tak bezpiecznie w tym momencie. Wembanyama, ale jup, pięknie, 9 asysta jest. Wydaje się, że to jest kolejne bezproblemowe double-double będzie dla nas w tym sezonie. Jamal Murray. Będzie szybko screenu, jednak nie. I na razie Jokić pod kosz. Sochan, blok Sochana na Jokiciu, no i to jest duży moment w karierze, na pewno myślę, że który sobie może zapamięta, że zablokował jednego z najlepszych graczy obecnych czasów, Wiktor trójka. I to wpada, 10 nasza asysta, a Wiktor z kolejną trójką w tym meczu. Ponownie uciekamy tutaj troszeczkę Denver, 4 minuty do końca. Jamal próbuje z dystansu, Jamal się myli z dystansu, ale Aaron Gordon zbiera, Aaron Gordon też się myli, Sochan zbiera. Podwójne krycie, Jeremy Sochan trójka i to też pada, więc no powiem tak, oni sobie sami szkodę robią tym podwójnym kryciem, bo ponownie podwajają krycie i przez to trójka ponownie tutaj wpada, więc no właśnie, tak już mówiłem, troszkę szkodę sobie sami robią. Teraz wątpię, że tam jakkolwiek się może udać, chyba że poda właśnie do Jokicia, ale Jokic też jest zablokowany. Ale teraz kryje jednak Jamala, myślałem, że będę krył dalej Jokicia, znaczy. Jamal to wykorzystuje, ale dalej 16 punktów przewagi na 3 minuty do końca. Wejście pod kosz, próbowałem takkolwiek wykończyć, nie udało się. Najbardziej mi szkoda tego, że takeover mi cały uciekł, bo myślałem, żeby tak dopiero go użyć, jak będę miał Mamba Mentality. I właśnie za długo poczekałem. Jakiś Wemby, Murray, nie próbuję ostatecznie jeszcze, teraz dobra obrona do końca w naszym wykonaniu. Nie dałem się do końca, to jeszcze walczyłem o to, żeby go wybronić i się to, udało się to. To jest kolejna trójka, która powinna wpaść, aj, nie trafia, nie trafiam tutaj. To są trójki, które muszą wpadać. Jokić, to wpada, nie wpada. Jeremy Sochan się to nie udało. Był dobry zamysł, ale nie udało się jednak tutaj wykonać dobrze. Jokić. Chciałem w miarę cokolwiek zrobić. I trafię tutaj trójkę. UKCP, to UKCP. Greg Popowicz ponownie bierze timeout. 2 minuty do końca. Dalej mamy fajną przewagę. Jak na 2 minuty do końca to jest naprawdę dobra, bardzo przewaga. Ja się w ogóle nie czuję zagrożony.
nie Kent Davis, nie wiem czemu mam znowu w głowie Kent Davisa, to jest Keldon, który trafia trójkę. Nasz zespół ponownie przypomniał sobie, czemu wygraliśmy z OKC Thunder, czyli te trójki. Zaczęliśmy tej drugiej połowie znacznie więcej tych trójek trafiać. Jokić musi oddać. Michael Porter ma piłkę ledwo co. Kent Davis rzuca, Kent Davis się nie myli, ten rzut z pół dystansu wpada. I to wpada, pięknie. Kolejne punkty dla nas, 37 dokładnie punkt w naszym wykonaniu. Jamal Murray, trójka. Tutaj nie wpada i mamy piłkę, ale to Keldon zebrał. Devin Vassell, pół dystans i to wpada. Mamy screen assist, nie mam asysty, ale mamy screen assist, który w sumie w statystykach wiadomo, że się jakoś nie liczy w ogóle. Nikolaj Jokić zablokowany, mamy piłkę. Jest rebound. Ale Jub do nas, to nie musi być, ale w sumie może być też takie podanie. 39 punkt zdobyty. Faul może niepotrzebny w sumie. Trzecia nasz faul w tym meczu. Jamal Murray podaje do Zika Andrzejego. Zik Nandrzej próbuje, Zik Nandrzej się myli, a my mamy szóstą zbiórkę naszą. Faul jest. Pomyślałem sobie, że w sumie możemy zaatakować. Czemu nie? Akurat będziemy mieli 40 punktów, jak nas ktoś sfauluje. Sfaulował nas tutaj Watanabe, więc wystarczy jeden rzut trafić. Pierwszy rzut trafiamy. 40 punktów po raz kolejny w tym sezonie zdobywamy. I nie mamy 41, więc dokładnie równiutko 40 punktów, tyle będziemy mieli tutaj na koniec tego meczu. Denver Nuggets będą rzucać jeszcze, Christian Brown próbuje i Brown trafia, a więc ostatecznie ten wynik to 106-87, więc dość łatwa wygra z Denver Nuggets w przedostatnim meczu tego sezonu. Kolejna wygrana dla nas i też kolejny jakby rekord nie pobity, ale po raz kolejny zapisałem się na kartach historii, bo wskoczyliśmy do top 10 najwięcej asyst w sezonie przez jednego gracza. Zobaczymy, czy za rok na samym sezonie damy radę pobić ten wynik. Mam nadzieję, że dam radę pobić ten wynik. Tak samo mam nadzieję, że dam radę pobić nasz wynik punktowy, bo tam naprawdę niewiele zabrakło. Jeszcze w sumie nie zabrakło, ale zabraknie niewiele do tego, żeby tam wbić do top 10. My nawet chyba 2800 nie przekroczyłem, a tam trzeba było chyba 2822, chyba, żeby wbić się do top 10, dobrze pamiętam. W tym meczu 40 punktów, 6 zbiórek, 11 asyst, skuteczność dobra, ogólnie naprawdę udany występ kolejny naszego zawodnika tutaj w tym sezonie. Początki były takie, nie wiem, jakby nie byłem na pewno pewny i na pewno się w ogóle nie spodziewałem po tym, jak się to zaczynało, że ten sezon tak będzie udany. No tutaj 2000, prawie 3000 i tutaj jeszcze mamy top, coś tam jeszcze zrobiliśmy, czyli zrobiliśmy jakby dwa rekordy. Chyba jakieś dwa rekordy zrobiliśmy, to dobra, to są dobre wieści dla nas. Już jesteśmy coraz bliżej 100 tysięcy, więc Jason Tatum wydaje się, że ten... Zależy w sumie, ile będziemy key game'ów ogólnie w następnym sezonie. Aha, bo też jeszcze przeskoczyliśmy na czwarte miejsce w tych trójkach paliśmy na to, czwarte miejsce, dobra. Czyli to jeszcze, za to jeszcze dostaliśmy tam te pointsy, więc zobaczmy sobie to dokładnie w sumie tutaj, za to dostaliśmy te, tak właśnie dokładnie te punkty. Overview, czyli tak, 2750 za top 4 free pointers made in single season i top 10 assists in single season mamy, czyli za to dostaliśmy. A więc właśnie jesteśmy tutaj w single season, w tych trójkach, tutaj 995. Szansa jest, musiałby naprawdę świetnie bardzo zagrać, ale szansa tam malutka jest, żeby John Stockton na ten dziewiąty jego wynik, żeby pobić. Free pointers made, jestem tego ciekawy, czy ja
Aha, dobra, czyli ten wynik Hardena dałem radę przebić, bo wynik Stefa nie przebije pewnie. I Luka Doncic też tak w ogóle jest nowym rekordzistą. Najwięcej celnych trójek w jednym sezonie. Ten rekord należy teraz do Luki. Ogólnie ten sezon jest legendarny, bo też Luka jest na piątym miejscu i pewnie przebije Wilda wynik, ten czwarty, najwięcej punktów w jednym sezonie. Tutaj akurat zbiórkę z tego nie ma i tak naprawdę ma też no niesamowity tutaj sezon. My w następnym odcinku, no nie wiem, fajnie było na pewno i myślę, że damy radę przebić ten wynik 2800 punktów, ale tego to gdzieś na pewno nie wyjdziemy i też na pewno przebijemy wynik 1000 asyst w karierze, więc też na pewno będzie fajna rzecz. Możemy chyba free point shota sobie ulepszyć, to możemy zrobić, tak, ledwo, a nie możemy, nie możemy, możemy, dobra, myślałem, że nam troszeczkę brakuje, nie brakuje akurat, mamy też 82 overalla, więc idziemy w górę. Następna rzecz, którą będziemy ulepszali, to free throw, to jest akurat bardzo tanie, jak widać. I następny odcinek to też będzie mecz z Detroit Pistons, a co jest ważniejsze, będzie to ostatni mecz w tym sezonie. I jak widzimy tutaj, Warriors przegrali swój mecz, a więc to oznacza, że nawet jeśli przegramy ten mecz z Detroit, będziemy mieli rekord 58-24. A nie, jak przegramy ten rekord, to oni mogą być lepsi, bo jak przegramy mecz z Pistons, mamy rekord 58-24, jak oni wygrają, to oni mają 58-23, więc jeszcze nie wygraliśmy konferencji, ale jeśli pokonamy Pistons, którzy są bardzo słabi, tak samo jak w rzeczywistości, to wygramy tą konferencję i będziemy mieli najlepszy rekord w całym NBA, więc naprawdę jest to co grać na pewno w tym ostatnim meczu i myślę, że dam radę. 12 duża konferencji wschodniej nie powinna jakokolwiek zagrozić, bym powiedział. No i teraz możemy kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!